Wczoraj o godzinie 11 Federacja Heiliko publikowała na swoich mediach społecznościowych tajemniczą i bardzo zdawkową zapowiedź kolejnej siódmej edycji gali, wstawiając grafikę podpisaną słowami Heilig 7 nowe oblicze Freak Fightów. Co ciekawe, ową zapowiedź udostępnił u siebie na profilu Jacek Murański z wymowną piosenką Kazika w tle o tytule Ja tu jeszcze wrócę. Co rzecz jasna mocno sugeruje potencjalny powrót starego Murana do Freak Fightów. Grafikę na swoim Instagramie udostępnił także niedoszły rywal Murańskiego Marcin Najman. Polak został ukarany przez federację przez ostatni incydent na konferencji. Mianowicie pomówił on publicznie wiewióra o rzekome dosypanie coś pewnej kobiecie do drinka. Drugie pytanie będzie... Głośniej musisz mówić, bo cię nie słyszę. Słuchaj, ja oczekuję od ciebie tylko odpowiedzi tak lub nie. Ty to jesteś taki, że wszystko potrafisz zepsuć. Nie było mi w tym miejscu, ale doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali na wterze dosypałeś coś komuś do drinka, pewnej kobiecie. Co ty pierdolisz, człowieku? Co ty pierdolisz, chłopie? Chciałbym usłyszeć od ciebie, czy to prawda, czy nie? Co ty, chłopie, pierdolisz? Czy nie? Znamy już dokładną kwotę kary. Jak poinformował rzecznik Fame MMA, w ramach sankcji federacja wzywa zawodnika do przekazania 20 tysięcy złotych na wybraną przez siebie, lecz uprzednio zaakceptowaną przez federację, organizację pożytku publicznego. Po grożeniu kanałom komentarzy za krytykowanie tych zachowań, raper w końcu postanowił odnieść się do sprawy i przedstawić swoją wersję, dlaczego to wszystko robił. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie ze mną, a jak uraziłem, to mam nadzieję, że nadchodzący projekt wynagrodzi, co złego to nie ja. Swoją drogą dziękuję za uwagę w szczególności portalom rapowym i youtuberom. Jako że Heilig w swoim oświadczeniu wprost powiedział, że po rozmowie z Malikiem ten przyznał, że to wszystko tylko akcja promocyjna, to i on sam musiał podtrzymać tę wersję. W tym świecie, w którym ja żyję i tak jak zostałem wychowany, wiedzcie o tym, że będę was dojeżdżać. I to wam mówię wprost. Do tych youtuberów tak samo, co sobie te pośmiechujki robią i tak dalej. Są granice tego, na co można pozwalać nawet raperom i groźby to akurat uniwersalna granica dla każdego człowieka.